Dzisiaj mamy kolejne spotkanie z cyklu rozmów z szefami ugrupowań politycznych, które funkcjonują na terenie miasta i gminy i powiatu koneckiego. Pierwsze spotkanie było z szefem Prawa i Sprawiedliwości, panem Andrzejem Lenartem. Dzisiaj spotykamy się z szefem powiatowych struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej, panem Sławomirem Marczewskim. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam pana dyrektora, witam wszystkich szanownych widzów. Zaczniemy tak jak rozmowę z panem Lenartem od sytuacji ugrupowania w kraju, czyli w Warszawie, w centrali. No coś się tam jednak działo, panie przewodniczący, ponieważ no, pan Leszek Miller został znów szefem na okres, co prawda do wyborów, ale jednak został, a pan Napieralski ustąpił. No wydaje mi się, że ustąpienie pana Napieralskiego było podyktowane słabym wynikiem wyborczym, ale także tym, że jednak tak zwany teren, czyli wszystkie województwa chyba miały dość takiej polityki, troszkę bym powiedział kolesiowskiej pana Napieralskiego, co się przełożyło na wynik wyborczy zdecydowanie. I stąd myślę jednak, że powrót Leszka Millera niejako nadaje inną rangę Sojuszowi Lewicy Demokratycznej. Można liczyć na stabilizację, na przewidywalne decyzje i to, że organizacja jednak będzie mimo wszystko powoli szła w górę we wszelkiego typu rankingach. I tak to się zaczęło dziać w zasadzie. No i podobna sytuacja jest w regionie, w województwie świętokrzyskim, ponieważ jedyny poseł, jaki był z pańskiego ugrupowania, pan Kopyciński, przeszedł do ruchu Palikota. Nie macie parlamentarzysty. No rzeczywiście jest to bardzo przykra sytuacja. Uzyskaliśmy jeden mandat kolegi Sławka Kopycińskiego. Z tym, że muszę powiedzieć to od razu, że była szansa na dwa mandaty. Drugi mandat przy większej liczbie głosów o 900 byłby drugi mandat. No stało się inaczej. Jest to niewątpliwie też i zasługa pana posła Kopycińskiego, że tak sformułował listę, a nie inaczej. Na tej liście poselskiej nie znalazły się nazwiska typu profesora Spinczowa, Kozyry Andrzeja, nie znalazł się na liście były prezydent Kielc, Włodek Stępień, nie znalazł się na liście Andrzej Szejna. W pierwszej wersji oni wszyscy mieli się znaleźć w pierwszej dziesiątce. Później zostali wyrzuceni z pierwszej dziesiątki. Andrzej Szejna już w ostatniej chwili został skreślony z listy. Oni wcześniej po prostu sami odeszli, gdyż pozycje nie satysfakcjonowały. Były to najwątpliwie błędy związane z tworzeniem listy SLD. Stąd tylko ten jeden mandat. No, cieszyliśmy się tym mandatem do pewnego momentu, kiedy kolega Kopyciński no niestety zreiterował, odszedł do ruchu Palikota. Trudna decyzja dla mnie do zrozumienia, bo właściwie jedyny poseł, który był szefem tych struktur wojewódzkich, który w jakiś sposób sklejał, można powiedzieć, to całe województwo, a mało tego, no mimo wszystko to jednak w jakiś sposób też i utrzymywał parę lokali, że tak powiem, partyjnych. Czyli po prostu z tych swoich pieniędzy otwierał biura poselskie w różnych miastach powiatowych, w mieście wojewódzkim i mogliśmy dzięki temu po prostu w jakichś warunkach ludzkich spotykać się. No my w końskich ze składek utrzymujemy to biuro. Natomiast niewątpliwie to, co zrobił kolega Kopyciński, no jest niesamowicie nagane. Dla mnie jest to sytuacja tragiczna z tego względu, że ja uważam, że słowo honor jest zapominane coraz bardziej przez naszych społeczeństwo, nie wszystkich oczywiście, ale i niestety, ale często to się dzieje w polityce, też zauważyć, że to słowo honor jest słowem zapomnianym. No i tak kolega Kopyciński niestety postąpił. Myślę, że te struktury nasze się odbudowały. Jest pełniący obowiązki przewodniczącego naszej partii, kolega, młody kolega Nowaczek ze Starachowic, nie jest człowiek z Kielc, ale bardzo dobrze kieruje tą organizacją. Sekretarz, że tak powiem, został ten sam Roman Szular i w miarę sprawnie prowadzą tę organizację do wyborów, które odbędą się na wiosnę tego roku, kampania sprawozdawczo-wyborcza. Myślę, że Kopyciński pewnie przemyślał to, co on zrobił i no, na pewno nie może nam kolegom ze SLD teraz spojrzeć w oczy, no, ale to już jego sprawa. Ale panie przewodniczący, ta no niezbyt przychylna, dobra sytuacja w Warszawie, która zaistniała wcześniej w Kielcach, również zaczyna się przekładać tutaj na nasze środowisko, na struktury sojuszu na terenie powiatu koneckiego. Podam panu przykład taki właśnie. Tworzenie koalicji w powiecie i tam dwóch członków partii, dwóch radnych podobno nie podpisało tego dokumentu, wyszło podczas obrad. Druga
rzecz, funkcjonują dwa biura. Biuro, w którym się w tej chwili znajdujemy, i drugie biuro, zauważyłem szyld Sojuszu Lewicy Demokratycznej, klubu radnych miasta i drugi klub radnych powiatu, z Rady Powiatu. Czyli coś tutaj też iskrzy na naszym terenie, w waszym ugrupowaniu. No niewątpliwie pan redaktor ma rację, że w naszym terenie, w naszym powiecie też iskrzy w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale jest stare i mądre powiedzenie, że ryba psuje się od głowy. No i to chyba to widać u nas w naszym powiecie też. Pewni koledzy doszli do wniosku, że demokracja to dla nich słowo nic nieznaczące. Zapraszam ich do słownika wyrazu obcych, żeby zobaczyli, co to znaczy słowo demokracja. Gdyż po prostu tylko w sposób demokratyczny we wszelkich partiach można zdobywać władzę. Nie drogą insynuacji, knowań, pomówień, jazdy na skargę do Warszawy, jeszcze do Napieralskiego, jazdy na skargę do obecnego PO, obowiązki pierwszego naszego przewodniczącego SLD. Nie tędy droga. Droga to jest demokracja. Niewątpliwie powstał system, jakby u nas dwuwładzy. Koledzy po takiej Radzie Powiatowej, gdzie zachowali się w sposób niegodny, zwołali Radę bez mojej wiedzy, niezgodnie ze statutem, bo tylko przewodniczący kierujemy pracę Rady. Ja żyję, nie umarłem, nie wyjechałem za granicę, nie leżałem ciężko chory, tylko ja mam prawo zwołać Radę Powiatową. Została ta Rada zwołana bez mojej wiedzy, pod moją obecność jeszcze na wczasach w tym czasie. A Rada przeze mnie zwołała miała się odbyć za tydzień. I na tej Radzie, to już było jedno złamanie statutu. Drugie złamanie statutu na tej Radzie, na której się to ona odbywała, były pewne uchwały podjęte, no jedna uchwała była karygodna. To dla ludzi, którzy są w partii i nie znają statutu, to aż ośmiesza ich to. To mianowicie odwołanie sekretarza partii. Rada Powiatowa odwołała sekretarza partii, który to sekretarz jest wybierany przez zjazd partii powiatowy raz na 4 lata. I jedyny warunek, to tam złoży rezygnację z uczestnictwa w partii, no, czy nie jest powalony jakąś straszną chorobą, czy wyjechał za granicę, nie ma zamiaru brać udziału w strukturach i złoży rezygnację. Czyli to było jawne naruszenie statutu partii i ci koledzy uważają, że to jest wszystko okej. Otwórz, mówi pan redaktor, o otworzeniu drugiego lokalu. Drugi lokal otworzony został przez klub radnych powiatowych i miejskich. Niby to wydaje się też wszystko zgodne. No, mogli sobie otworzyć. No nie jest to tak. W partii istnieje polityka finansowa. I w imieniu ja nie mogłem uzyskać od właściciela lokalu, kto podpisał umowę na wynajem tego lokalu. Czy podpisywał ktoś w imieniu SLD, czy podpisywała to osoba fizyczna. Jeśli by podpisał ktoś w imieniu SLD, to jest niezgodnie z polityką finansową partii, która też jest regulaminowo ustawiona, nie może być samowolki. I w każdym województwie jest tylko jedna osoba powołana do tego, że może w imieniu SLD podpisywać wszelkiego rodzaju umowy, których skutkiem są finanse. Czyli ten lokal, w którym teraz tu siedzimy, to nie podpisywaliśmy my jako Rada Powiatowa, tylko Rada Wojewódzka podpisała umowę z właścicielem lokalu i to jest jedyna upoważniona osoba w Kielcach. Ta osoba nazywa się Roman Szular, jest sekretarzem. I w każdym powiecie on podpisuje umowy. Natomiast jeśli by tą umowę podpisała i właściciel pokazał tą umowę, że osoba fizyczna, więc osoba fizyczna nie może sobie pozwolić na to, żeby mogła wieszać bezprawnie logo SLD. Jest to niezgodne z prawem, czyli jest to działanie wbrew prawu i wbrew statutowi SLD. Ona powinna, ta osoba fizyczna w tym momencie, jeśli podpisała tam umowę, powinna uzyskać zgodę Rady Powiatowej i Rady Wojewódzkiej SLD na to, żeby mogła się używać logo SLD. Czyli no jest to tak proste, że no nie wymaga komentarza, ale dziwne, że tego nie mogą zrozumieć koledzy, no ale chęć uzgodnienia, że mamy nowego sekretarza, że mamy nowy lokal, nikt nam tu nie będzie rozkazywał, mamy swoją władzę, więc po co ta władza wybierana na zjeździe? Czyli to, co mówiłem, doprowadzenie do dwóch władzy w powiecie. Myślę, że to się nie uda. Ja osobiście, jako przewodniczący Rady Powiatowej, nie mogąc ściągnąć na zarząd powiatu, na Radę Powiatu, były bojkotowane zarządy, Rady Powiatu były bojkotowane, nie, ludzie nie przychodzili, albo były mylne informacje przez kolegów podawane, że jest odwołana ta Rada Powiatu. Nie mogłem zrobić rady, gdzie można było by tą sytuację wyjaśnić, nawet w sposób koleżeński, powiedzieć sobie prawdę w oczy, przejść dalej do działania. Tego nie można było zrobić. Zdecydowałem się,
kolegów, którzy naruszyli statut trzykrotnie w rażący sposób, podać do sądu partyjnego i ten sąd partyjny będzie podejmie decyzję, wojewódzki sąd partyjny. Nie można naruszać statutu w sposób rażący i mówić, że to się nic nie dzieje, patrzeć ludziom w oczy, czy po prostu mówić, że to jest, tak się powinno działać. To nie jest działanie w XXI wieku. To jest po prostu rozbójnictwo partyjne, a nie działanie. I już ostatnie pytanie, panie przewodniczący, w dzisiejszej naszej rozmowie dotyczące już konkretnie tego, co się dzieje w powiecie, w starostwie i w Radzie Powiatu. Otóż na ostatniej sesji grupa 6 radnych, bo taki jest, taka liczba jest wymagana, żeby ten wniosek był przyjęty, złożyła wniosek o odwołanie starosty, a tym samym i zarządu powiatu. Wśród tych, którzy podpisali, bo to nie jest tajemnica, bo nazwiska zostały podczas obrad ujawnione, znalazł się jeden z członków pańskiego ugrupowania. Z tego, co słychać nieoficjalnie, to słychać, że z tych 5 radnych, których posiada w Radzie Powiatu Sojusz Lewicy Demokratycznej, 3 jest jakby za odwołaniem, czyli za tym wnioskiem, choć się te 2 osoby pozostałe nie podpisały. Jakie jest oficjalne stanowisko pańskiej partii tutaj struktur powiatowych w tej sprawie? Jeszcze chciałbym po prostu dokończyć jeszcze myśl z poprzedniego pytania pana redaktora, bo tak mówiłem, więc chciałbym powiedzieć, że tymi kolegami, o których wystąpiłem o wyrzucenie z partii, to jest kolega Skowron, wiceprzewodniczący, który w sposób świadomy i jawny łamał ten statut, kolega Plech i kolega Latański Marcin, który zgodził się być sekretarzem partii. No jest to niezrozumiałe, ale no. Mając 2 wiceprzewodniczących i sekretarza partii, można stworzyć tą władzę, nawet niezgodnie ze statutem. Ale to nie jest działanie, właśnie to jeszcze raz powiem, podwórkowe, tylko to jest partia i tak nie można robić, dlatego oddałem sprawę do sądu. Natomiast wracając do pytania pana redaktora, jeśli chodzi o koalicję PSL, SLD, PiS. Ta koalicja była po długich rozmowach, dyskusjach zawarta, takiej o niewinnym kształcie. Nie będę mówił już dokładnie, na czym to polegało i tak dalej. Fakt, powstała taka koalicja. Ta koalicja została zatwierdzona, i to chcę podkreślić, przez zarząd SLD, powiatowy zarząd SLD w Końskich. Przy jednym głosie sprzeciwu. Był głos sprzeciwu tylko jeden. I nieprawdą jest to, co niektórzy koledzy radni twierdzą, że oni nie podpisali umowy koalicyjnej. Ta umowa została podpisana przeze mnie i później, że tak powiem, jakby ratyfikowana była przez wszystkich radnych. Czyli na szczeblu partyjnym podpisywali przewodniczący partii PSL, PiS-u i ja. Natomiast wszyscy radni później niejako dopisali się do tego, bo to było wymagało, przecież ci radni później będą prowadzić obrady, będą działać w samorządzie powiatowym i oni wszyscy się podpisali. Czyli nie ma takiej możliwości i ci radni nasi z SLD, którzy twierdzą, że nie podpisywali nic, to albo mają krótką pamięć, albo po prostu kłamią. Tak bym to określił, bo ja wiem, co się działo i myślę, że koalicja w tej grupie, to i może to potwierdzić, moją wypowiedź w tej chwili może potwierdzić zarówno jak i koalicja ze strony PSL-u, jak i PiS-u, że to nastąpiły te podpisy. Oczywiście nie od razu wszystkie, z tego względu, że kolega Jasiński nie był zaprzysiężany. To już są takie szczegółowe, ale wszyscy radni podpisali. Także mówienie, że nie, to jest wierutne kłamstwo, powiedziałbym, i to jest nieładnie. Nieładnie tak się zachowywać, bo jeśli się osobą publiczną, to trzeba mieć na tyle własnej ambicji, honoru, żeby powiedzieć tak, podpisałem koalicję, a nie, że nie podpisałem. To dziwne, że się te osoby znalazły w tej koalicji, że zostały funkcje, te funkcje pełnią, to jakby te funkcje były akurat, ale to, że ja się nie podpisałem, no to jest dziwne, że ktoś to mówi. Nie, podpisali się wszyscy. Niewątpliwie koalicji, nie ma koalicji łatwych. Wszystkie koalicje są trudne. Między innymi ta koalicja też jest ciężką koalicją. Jeśli mówisz na słowa, że jest, może już była to koalicja, bo według słów pana starosty Sobonia, tej koalicji już nie ma. Nie ma, SLD nie ma w koalicji. To zostało powiedziane i stwierdzone za fakt. I co ja uważałem? Ja osobiście uważałem jako szef partii, że tej koalicji nie należy zrywać, tą koalicję trzeba rekonstruować. W ramach tej koalicji można było dokonywać zmian. I takie rozmowy się powinny toczyć. Natomiast niewątpliwie mnie jako szefowi partii a nie radnym powiatowym, bo nie jestem radnym powiatowym, trudno było nakłonić niektórych, że tak powiem, zbuntowanych radnych,
Rozumiem, te nazwiska się przewijają, załóżmy, jak i w sądzie, do sądu partyjnego, te część tych osób podaliśmy. Tak samo te osoby się powtarzają w tych wszystkich rozgrywkach w urzędzie powiatowym. I myślę, że te trzy nazwiska są wymieniane wszemi wobec. No, Michał Pękala, moim zdaniem, zachował się w sposób skandaliczny, podpisując to bez konsultacji z partią. Skonsultował się tylko z kolegami. Z tego, co wiem, konsultacja dotyczyła trzech osób, czyli kolegi Plecha, jeszcze i Skowrona. I to była ta cała konsultacja w gronie tych trzech osób. Pozostali radni nie byli niekonsultowani, nie byli dopuszczeni do tej informacji, jak to ma się dziać, albo nie chcieli po prostu uczestniczyć w tym. Trudno mi powiedzieć, czy byli niedopuszczeni, czy nie usłyszeli. Fakt jest faktem, że dla mnie jest to wielki skandal, że nie ma konsultacji z partią, z tego ugrupowania startował. Bez tego ugrupowania żaden z nich by nie został radnym i to trzeba otwarcie powiedzieć. I myślę, że to jest takie samowolne działanie. Moim zdaniem można zawsze dyskutować i powinno się dyskutować. I wiem, że były próby dyskutowania. Pan starosta jako szef partii PSL-u dzwonił do mnie, pytał mnie, czy będziemy rozmawiać na ten temat, czy chcemy rozmawiać na ten temat. Ja potwierdziłem, że tak, że trzeba by rozmawiać. Natomiast nie było zainteresowania ze strony kolegów radnych, bo oni już inne robili podchody od sierpnia. Oni już sami działali samodzielnie. Samodzielnie chcieli ustanowić drugą władzę w partii. Tak samo i w powiecie. Oni uważali, że już są tacy wielcy, że po prostu sami sobie dadzą i skonstruują inną koalicję bez wiedzy, bez błogosławieństwa Rady Powiatowej czy Rządu Powiatowego SLD. Jest to niewątpliwie działanie też niezgodne ze statutem, bo statut mówi, że wszelkie sprawy koalicyjne powinny być konsultowane w zarządzie powiatowym, jeśli chodzi o powiat, czy w zarządzie miejskim SLD, jeśli chodzi o miasto. Ci koledzy po prostu wybili się na samodzielność i wydaje mi się, że to jest niedobra rzecz, z tego względu, że przez ten okres czasu, jak już samorząd działa, nie uzyskałem od nich odpowiedzi na Radzie Powiatowej, jak ich spytałem, co oni zrobili dla społeczeństwa, dla miasta, jako radni przez ten okres czasu, więc nie usłyszałem odpowiedzi, tylko ale z kolei jeśli się oni tylko zajmują i wyłącznie gierkami, jak tu rozwalić obecną koalicję, w której są, to znaczy, że trzeba by domniemywać, że oni nie patrzą na społeczeństwo, na ludzi, którzy głosowali na nich, na ludzi, którzy głosowali no, głównie na SLD. Ludzie liczą na to, że oni zaczną zmieniać ten powiat, zmieniać nasze miasto. Oni po prostu zajęli się walką, że tak powiem, o własne stołki. I tak to można krótko skomentować. Panie Przewodniczący, z tych informacji nieoficjalnych, które krążą, wynikałoby to, że tu nie chodzi o samego pana starostę Bogdana Sobonia, żeby go odwołać, tylko chodzi o dwóch członków zarządu. I nazwiska padają. Pana Andrzeja Marka Lenarta, szefa struktur powiatowych Prawa i Sprawiedliwości i pana Wiesława Basiaka. Czyli tutaj jakby mają pretensje, no i część chyba wyborców i również pańscy ci koledzy, których pan nazwiska wcześniej wymienił, że dlaczegoż to w zarządzie zasiadają osoby, które nie uzyskały mandatu zaufania, no bo nie weszli jako radni, choć ustawa oczywiście pozwala na taki ruch. Może starosta powołać osoby spoza rady, czyli te, które nie posiadają mandatu radnego. Czy do pana też takie informacje dotarły, że to właśnie nie chodzi tyle o całą rekonstrukcję całego zarządu, ile o te dwa nazwiska? Panie redaktorze, proszę państwa, tych informacji do mnie bardzo dużo docierało w różnych okresach. Najczęściej zaczynało się to od tego, że była mowa o totalnym rozbiciu koalicji, a później się starano argumentować, dlaczego ta koalicja ma być rozbita. Rzeczywiście, no, to jest, powiedziałbym, że w większości miast powiatowych, powiatach, w zarządach zasiadają ludzie, czy wicestarostami są, czy starostami ludzie, którzy nie uzyskali mandatu. Jest to normalna rzecz moim zdaniem, w sensie takim, że jeśli jest dobry fachowiec, on wcale nie musi dostać tego mandatu, niech on ten powiat prowadzi bardzo dobrze. Mandat niejako nie jest legitymacją do wiedzy, szczególnie do wiedzy takiej merytorycznej na temat działalności samorządu. Jeśli są fachowcy, to trzeba, jeśli dana partia ma tych fachowców, prawda, czy w ogóle znanych ludzi, a politycznych, to trzeba tych ludzi wykorzystać. Bo przecież powiat to jest wspólne dobro nas wszystkich obywateli. To my płacimy podatki, z tych podatków my ich wszyscy utrzymujemy.
I niejako to jest drugorzędna sprawa. Ja bym się zastanowił nie dlatego, dlaczego oni, czy kolega Lenart, czy kolega Basiak z PSL-u, czy Lenart z PiS-u, czy oni to, że mandatu nie uzyskali, czy oni są dobrzy na tych stanowiskach. I tu powinna być zasadnicza odpowiedź. Czy pan Lenart sprawdza się jako wicestarosta, czy pan Basiak sprawdza się jako członek zarządu? I jeśli ja bym takie argumenty usłyszał, to powiedział tak, zdecydowanie, jeśli oni się nie sprawdzają merytorycznie na tych swoich stanowiskach, powinni sami zrezygnować, sami powinni zrezygnować. A jeśli nie, no to trzeba ich, że tak powiem, z tych stanowisk wyrzucić. Ale jeśli jest argumentacja, że temu jednemu brakło 4 głosy, a temu 3 głosy, nie uzyskali mandatu, oni nie uzyskali mandatu, ale może mają mandat na wiedzę. Ja nie wiem tego. Ja nie znam działalności, działania powiatu. Być może radni mają rację, że oni się nie sprawdzają, że są merytorycznie przygotowani. Ale z drugiej strony, jak sobie myślę, że pan Lenart był starostą, no to ma jakąś wiedzę na temat działania starostwa, prawda? Jeśli pan Basiak zasiada w zarządzie, nie wiem, 2. czy 3. kadencję, no to chyba jakąś wiedzę posiada. Czyli samo jako to, że nie otrzymał tego mandatu, dla mnie nie jest żadnym argumentem. Dla mnie argumentem to jest wiedza i chęć wykorzystania tej wiedzy dla dobra powiatu. Jeszcze na zakończenie, bo nie odpowiedział mi pan na jedno pytanie. Czy jest już oficjalne, a jeśli jest, to jakie stanowisko struktur powiatowych Sojuszu Lewicy Demokratycznej w tej sprawie? Ta dwuwładza, która u nas w partii działa, doprowadziła do tego, że na ostatniej Radzie Powiatowej, gdzie w końcu wszyscy raczyli przyjść, że nikt nie zbojkotował tej Rady Powiatowej, padały te głosy, argumenty takie, inne. W każdym bądź razie została przegłosowana nowa ekipa do negocjacji, w sprawie koalicji w powiecie, w której to ekipie przewodniczący partii się nie znalazł. Jakieś błędne było argumentacja, że przewodniczący partii jest niepotrzebny, bo to nie będą negocjacje między partiami, tylko to będą negocjacje między poszczególnymi radnymi. Jest to dokładny zapis, ja prosiłem o uściślenie tego zapisu, żeby było nie najmniejszych wątpliwości. I ten zapis jest tak, jak ja przedstawiłem, że to będą negocjacje nie pomiędzy partiami, tylko pomiędzy poszczególnymi radnymi. Czy jest to dobre, czy jest to złe, trudno mi powiedzieć. W negocjacjach, jeśli się prowadzi negocjacje, czy to z partiami, czy to z poszczególnymi radnymi, to trzeba być osobą godną zaufania. I to chyba decyduje o tym, czy daną koalicję będzie można zawiązać, czy nie zawiązać. Dla mnie jako rozmowy koalicyjne, jeśli miał mieć do czynienia z osobami, które nie budzają mojego zaufania swoim postępowaniem, więc na pewno bym nie wchodził z tymi ludźmi w negocjacje i być może, że ta nasza grupa SLD-owska, która walczy już o zmianę tej koalicji, powiedzmy sobie od sierpnia, bo tak to się już dzieje, nie wzbudza na tyle zaufania, ci radni nasi, nie stanowią swoimi osobami pewności trwałości koalicji przyszłej, że po prostu część osób wycofała się z wcześniejszych umów, mam na myśli samorządnych ziemi koneckiej. Być może to z tego wynikało. To nie, mandat sam nie świadczy o tym, że jeśli ja mam mandat, to ja podniosę rękę. Trzeba jeszcze mieć zaufanie, bo za pół roku może znów się wszystko zmieniać, bo znów komuś coś się nie spodoba. I myślę, że jest to duża przeszkoda w tych negocjacjach przyszłych. Ja nie chcę swojej osoby niejako stawiać na jakimś świeczniku czy piedestale, ale myślę, że moje życie, moja działalność w partii, gdzie jestem od wielu, wielu lat, jestem człowiekiem przewidywalnym, byłem posłem na Sejm, 4. kadencję jestem radnym sejmiku, to dla rozmówców, z którymi się rozmawia, jest to moje słowo, jest słowem bardzo ważnym w tym wszystkim. Ale koledzy uznali, że skoro to nie będzie rozmów partyjnych, tylko będą jakieś takie układanki spośród radnych, przepychania, przeciągania, życzę im wszystkiego najlepszego i przyklasnę tylko. Tylko tak jak mówię, no, trzeba być pewnym zawsze, jeśli coś się, za coś się bierzemy. Można było przeprowadzić rekonstrukcję zarządu w ramach tej koalicji, a nie brać się za burzenie wszystkiego. Bo często jak burzymy, to już w tym samym stylu nie da się odbudować nic. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.